Szósty dzień stycznia w tym roku to dzień Wigilii w Kościele Prawosławnym. Tego dnia w Domu Kultury w Olszówce odbyło się niezwykłe polsko-ukraińskie spotkanie. I siostrami i bratem. Dzień dobry, mam na imię Ira, jestem ponad 2 lata w Polsce i bardzo podoba się mi miasto Bielsko-Biała. Dzisiaj mamy Wigilię po ukraińsku, to znaczy jutro mamy Boże Narodzenie. I te nasze spotkanie dzisiejsze to jest po raz trzeci, bo pierwszy raz wymyśliliśmy 3 lata temu, kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Bielska i było mi bardzo smutno, dlatego że nie było mojej rodziny, nie było moich bliskich. I jakoś tak powstał ten pomysł, żeby zrobić taką wspólną Wigilię, bo ja widzę, że bardzo dużo osób z Ukrainy niestety nie mogą wyjechać do domu na te święta i akurat taka atmosfera, taki klimat to jest jedyna możliwość spędzić święta nie sam w domu, a tylko spędzić święta w gronie Ukraińców, w gronie przyjaciół, w gronie znajomych i nowych znajomych. Bo powiem szczerze, że niektóre osoby już z nami od początku, a niektóre dopiero dołączają. I cały czas te grono jest coraz większe. I co najważniejsze, że to nie są tylko Ukraińcy, a to są też osoby z Polski. To znaczy, że mamy integrację. Na naszych stołach są pączki, kutia, pierogi. Podobne danie też w kuchni ukraińskiej, dlatego nasze danie też się integrują, bo to gotują nie tylko Ukraińcy, ale też Polaki przenoszą swoje jedzenie i na naszym stole akurat nasze jedzenie się integruje i jest bardzo świąteczny klimat. Nazywam się Mikołaj Mirczuk, jestem z Ukrainy, z Lwowa. Mieszkam w Bielsku. Pracuję programistą. Dzień dobry, jestem Alek, nazywam się Alek. Mieszkałem w Ukrainie, no przyjechali do Bielska, jest to bardzo fajnie. Ja się bardzo cieszę, że te spotkania się odbywają od 3 lat, że od 3 lat razem z Ukraińcami, którzy pracują w Bielsku i są mieszkańcami Bielska Białej, że razem świętujemy Rictwo, Święty Wieczór, czyli ukraińskie Boże Narodzenie, że możemy sobie razem złożyć życzenia i pośpiewać kolędy polskie i kolędy ukraińskie. Myślę, że to jest fantastyczne spotkanie. Spotkanie dwóch kultur, chociaż bliskich, ale jednak zaskakujących dla siebie nawzajem. Także cieszę się, że już 3 lata świętujemy wspólnie. Все ж сказу добренько здоров'я, щоб на душі було дуже легко, на серці горонцо, а в кишенях тяжко від пеньонців. Дякую. W wieczorze wigilijnym w Domu Kultury w Cygańskim Lesie uczestniczył prezydent Bielska-Białej. Już nie chcę wracać do historii naszego miasta, która wielokulturowość to jest drugie imię Bielska-Białej tak naprawdę. A ponieważ ta społeczność ukraińska jest no, bardzo liczebna i przybywa naszych gości z Ukrainy, współpracowników w zasadzie, nie gości, współmieszkańców, bo już tak trzeba powiedzieć, więc to środowisko jest dosyć liczne. Dobrze się tutaj aklimatyzuje, no i myślę, że to jest właśnie taki czas, że trzeba się z nimi spotykać, też poznawać ich tradycje i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom i integrować ich w taki sposób z pożytkiem dla rozwoju miasta po prostu. I tutaj teraz przyjechałem do Bielska. I bardzo się cieszę, co Bielsko stało dla nas jak druga rodzina. Dzień dobry, nazywam się Anastasia. Przyjechałam do Polski z rodzicami. Mieszkam na Ukrainie, miasto nazywa się Chmielnicki. Mam na Ukrainie jeszcze 2 brata. Помритуть до тебе, прекрасний tradycja, że na święty wieczór gospodarz, to znaczy ojciec lub najstarsza osoba w domu przynosi taki snopek
który symbolizuje zdrowie, szczęście i inne fajne rzeczy. I dlatego bardzo fajnie, kiedy w Ukrainie na każdym stole jest taki snopek. On zazwyczaj nie jest na stole, czasem jest tak w kącie albo na takim poważnym miejscu. I dopiero po świętach jest spalony, bo nie można go wyrzucać. Ten snopek przywiozłam rok temu z Lwowa i on już z nami drugi rok. I się bardzo cieszę, że naprawdę nasz każdy rok jest bogaty, jest szczedry i bardzo miło ludzie są z nami. I mam nadzieję, że ta tradycja będzie, już zostanie na lata. Rożdżestwo Chrystowe, raduj się, o raduj się zemle, Syn Boży narodzicia. A toj drugi praznik, Świętego Wasyna, raduj się. Бажаю всім українцям веселих свят, здійснення мрій. Нехай це новонароджений Христос береже вас, ваші домівки. Христос це рождає. Ой, радуйся, земля.